W kwietniu donosiliśmy, że drzewa w szpalerze buków, które wysadzono przy obwodnicy na trawersie parku Chrząstówka, ożyły. Widoczne wczesną wiosną suche liście, sugerujące, że drzewa są martwe, uznaliśmy za fałszywy wniosek z prawdziwych przesłanek. Teraz na początku czerwca znów sprawdziliśmy kondycję tych drzew. Z oględzin Piotra Grzegorzka wynika, że pewna część drzew jest martwa, chociaż od ulicy dokładnie tego nie widać. Jest znacznie niżej. Być może dlatego nikt do tej pory nie zauważył, że źle dzieje się z tutejszym drzewostanem.